Hej wszystkim, z tej strony Charmin i witam was bardzo serdecznie u Kopciuszka. Moi drodzy, został nam jeden dzień do wielkiego balu. Jak widzicie, tutaj już prototyp sukienki się szyje. Powiedzmy, że się szyje, a nie dzierga. Jak obiecałam, Kopciuszek wbiła trzeci poziom dziergania. Także, moi drodzy, zostało oczywiście spełnione. Sukienka jest, tak jak widzicie, prawie zrobiona. Jejku, jak ona wygląda przy tym naszym oknie masakrycznie. No ale nic, robimy to, co możemy, zbieramy tyle, ile możemy i powiem wam, że jestem z siebie dumna, bo udało nam się zapłacić rachunki i nawet coś nam jeszcze zostało. Jak głupia, słuchajcie, robię te soki i zbieram wszystkie możliwe rzeczy, żeby po prostu jakoś w tym naszym... O, proszę bardzo. Wystawimy na Plopsy, może za więcej uda nam się sprzedać. No i słuchajcie, dzisiaj oczywiście dzień zaczynamy bardzo wcześnie. O, ja widzę, że tu coś śmierdzi. Trzeba przygotować śniadanie. Jaki jest, słuchajcie, plan na... Będziemy z nim gotować. Jaki jest dzisiaj plan na rozgrywkę? A jest mianowicie taki, że zrobimy to, co oczywiście zawsze trzeba tutaj zrobić. Czyli ogarniemy wszystko tak, żeby przyszły do nas wystarczające pieniążki. A potem pójdziemy się spotkać z Rosaliem. Co my tutaj sobie dzisiaj ugotujemy? No, jeśli by przed chwilą. Dobra, zrobimy kanapki z bekonem, także zrobimy porcję dla rodzinki, bo jesteśmy głodni. Tutaj nasza macocha poszła spać, bo była na jakichś pląsach, z tego co pamiętam. Gryzelda coś sobie tu... Aha. Słucha sobie metalu. Dobrze, bardzo to do niej pasuje. Niech jej będzie. No a my co? A my... Tak jak wcześniej, czy tu już nam się zrobiło? O, zrobiły nam się bąbelki, będę musiała później to ogarnąć. Co prawda średnio nam się to opłaca, bo to jest jakieś tam 50 simoleonów, ale jak już będziemy lepszym, to wiadomo, więcej będziemy dostawać. Ileż my tutaj tego mamy? Czy to będzie... Kurczę, nie widzę tej... A nie, ważenie napojów. Dobra, ważenie napojów zaraz będzie na drugim poziomie. Powinno być troszeczkę lepiej. Tutaj jak zawsze sprzedajemy michę. Powiem wam, że z tych brudnych naczyń to najwięcej dostajemy. Także ogarniemy sobie dzisiaj, pójdziemy sobie z Rosalią pogadać, umówić się, jak tam się jutro pojawimy na balu, a tu Lucyfera płacze. Tak, pewnie wy już dawno zauważyliście, ale dopiero teraz ja zauważyłam, że Lucyfer jest dziewczynką. No, to chociaż Bruno mi się udał, że jest chłopcem. Chociaż to. W sumie nasz piechu co? Biega sobie. Krowa nie jest brudna na razie, ale zaraz oczywiście sobie tam do niej pójdziemy. Także ty, kochana, dobra, zrobiła jedzonko. Jakoś wspaniała. Ileż my w ogóle tutaj mamy gotowania? Bo ogrodnictwo mamy na czwartym, a gotowanie też w sumie prawie na piątym. I słuchajcie, ja bym chciała oczywiście poprosić was, żebyście troszeczkę pomogli mi i powiedzieli, czym Kopciuszek jak dorośnie może się zajmować. Jaką jej w sumie pracę dać? No bo wiadomo, ja już teraz będzie mogła pracować, bo wcześniej tak zasadą było tutaj, o, weź tam złośliwa, co się powiedz. O, to się nawet ma zauroczenia, że Liam jest twój. Zasadą było, że jej mama, Śnieżka, nie mogła pracować i to był taki główna zasada, ale ona już może, dlatego też zastanawiam się, co ona mogłaby robić. Nie mam na razie takiego pomysłu, no na pewno mogłaby być kucharzem w jakiejś tam gwiazdkowej Michelin, tak jakby nam się udało, ale też chciałabym, żebyście wy coś mi tutaj podpowiedzieli. O, powolujemy sobie i zbierzemy cały plonik, bo szczerze nie wiem. No dobra, dziewczyny, my tu nie ma czasu, jak się mamy dzisiaj wyrobić. A Lucyfer jak to nas tego odgranicza, żeby się nic nie stało. O, dzisiaj jest cieplutko, no w końcu. Przez te wszystkie dni strasznie padało. Mam nadzieję, że jutro jak będzie bal, też będzie dosyć ładniej, że nie będzie padać. W ogóle dała mi taką śliczną sukienkę. Oczywiście wszystkie moje simki popierdzielają w obcasach. Ja za często w obcasach nie mogę, bo mam strasznie małe stópki, mam rozmiar 34 i powiem wam, że bardzo mnie bolą, jak tak zapierdzielam w obcasach. Także ja często nie noszę, dlatego pewnie wyżywam się na tych moich biednych simach. Dobrze, to my zrobimy odchwaszczanie, opryskanie. Czy ja to mogę? I mogę już wszystko ogólnie
sprzedać. Ale zbierzemy sobie wszystkie, zobaczymy, ileż to tam będzie kosztować. Zasiejemy sobie oczywiście zaraz jakieś nowe. Także ja wiem, że ona do ogródka nie powinna mieć obcasów, ale no to jestem ja i to są moje Simsy. Ja tak zawsze robię, także musicie mi to wybaczyć. Więc ona niech sobie tutaj dziabie. I tak jak mówiłam, uwielbiam tę jej sukieneczkę. Ogólnie lubię strasznie, jak te Simy mają takie kolorowe te ubrania. Sama też jakbym mogła, nosiłabym wszystko kolorowe, także widzę, że to moje życie tak tutaj się przenosi na te Simsy. O, i mamy, że uwielbia ogrodnictwo, czyli tak jak mamusia. Ta dobra mamusia oczywiście. O, jakie tutaj... Dobra, zobaczymy, ileż to tam jest warte. Nie wiem, czy z szałwi, bo też będziemy mogli robić normalnie picie, także szałwi na razie zostawię. Plopsi się na razie nie odzywa. Tu mam w ogóle jakiegoś królika, nie wiem skąd, za 55. Jakąś taką gitarę byle jaką, za 150 też może być. Oczywiście, jak my odejdziemy od naszej macochy, bo odejdziemy, od razu mówię, że my tutaj z nim nie będziemy mieszkać, jak już się postarzejemy, to zabieramy oczywiście te pieniądze, które są nasze, oni niech tam sobie radzą, co się będę przejmować, prawda? Dobra, krowa jest brudna. Już jest prawie 10:00, kurczę, jak ten czas leci. A ona jeszcze biedna do tej szkoły musi chodzić, ale no co jeszcze, dzisiaj jest sobota, także dzisiaj nie chodzi. Noż, jaka ty jesteś śliczna w tej sukience. I dała mi, słuchajcie, jeszcze takie kolczyki. A, średnio widać, bo jej włosy zasłaniają, ale coś tam, o, może teraz. Cytrynki, bardzo fajne. Sama bym takie chciała sobie kiedyś znaleźć. Okej, tu też możemy ewoluować. No i pięknie, i ładnie. Kury trzeba będzie pewnie nakarmić. No, umiera z głodu, zarąbiście, także nakarmimy kurki. Rozrzucimy karmę, posprzątamy. Krówka nas średnio lubi, także Matyldo, wybacz. Uzupełnimy karmę. No, jakie to mizianie tej krówki jest fajne. No, to koszutko. W mojej prywatnej rozgrywce mam, słuchajcie, lamę i jakoś tak z tą lamą nie umiem się polubić. W ogóle zaprzyjaźnianie się z tymi zwierzakami to jest jakaś tragedia. Strasznie długo trwa. Oj, no ale nic. Powiem wam, że też ostatnio... tu dziewczyny sobie coś gotują. Aha, one znowu deser tu będą robić. No dobra, niech robią w sumie co chcą. O, ta zepsuła tu. Ale to już nie dzisiaj, już dzisiaj tego nie będziemy robić. Okej. Okay. No tak, ona tutaj teraz tego nie posprząta, bo nie ma gdzie. To ja się tym muszę zająć. No i dobra, pójdziemy sobie tutaj skorzystać, ona się jeszcze umyje, a my, słuchajcie, ja tutaj ją ogarnę, a my spotkamy się z Rosalią już na mieście, także widzimy się tam. Okej, kochani, troszeczkę czasu mi minęło i niestety leje, gdzie przeszłyśmy. Oczywiście jesteśmy w tym miejscu, gdzie byliśmy ostatnio na randce, znaczy randce, spotkaniu z Liamem, tak? W tej takiej dzielnicy a la Soho czy coś takiego. Oczywiście leje miłosiernie. Jaden, możesz powiedzieć cześć. No, Jaden mówi cześć. Jaden mówi cześć. Cześć. Dzień dobry wszystkim. Dobra, słuchajcie, także Jaden się z wami przywitał, a my co? No właśnie leje, kurczę, niedobrze, że leje, bo chciałam, żeby dziewczyny się tutaj pochodziły sobie, poogarniały tutaj. W ogóle, patrzcie, tutaj ktoś pod schodami śpi, ale jaja. To by była ja, jakbym robiła jakieś wyzwanie bezdomnego czy coś. Ale dobra, chodźmy sobie tutaj do baru, także dziewczyny, usiądźcie i porozmawiajcie sobie tutaj. Jak tam jest tak brzydko, to chociaż może tu. Ostatnio w ogóle tutaj nikogo kompletnie nie było, Jakub Sąb. Wiem, co miałam, słuchajcie, wam powiedzieć. Miałam oznajmić, iż zostało nam 4 dni do zmiany grupy wiekowej. Aha, oni tutaj te buty ściągają z kupy, to jest, ale no dobra. No i dobra, słuchajcie, nie zamówimy sobie oczywiście drinka, bo my jesteśmy jeszcze no nieletnie. Ale zamówimy sobie jakąś lemoniadę czy coś, albo wodę gazowaną. Cóż my tutaj możemy? O, śmietankową kolę weź sobie zamów. Nie idź nigdzie, Rosalia! Dlaczego? Gdzie ty idziesz? Co, nie wiem, gdzie ona lezie. Aha, może toaleta? W sumie nie wiem. Gdzie ty idziesz? Idź na górę.
do kogoś do mieszkania wchodzi. W ogóle to jest takie świetne miejsce, tak jak wam kiedyś mówiłam, chciałabym tutaj zamieszkać, nie wiem jeszcze z kim, ale na pewno z kimś bym sobie tutaj zamieszkała. Tutaj w ogóle jest jakiś sklep, można sobie na rzeczy popatrzeć, także ogólnie świetna sprawa. Tutaj jest restauracja, tylko nie wiem, czy ona ogólnie działa. Raczej nie działa, bo musiała być ustawiona na restaurację. Świetne miejsce. Gdzie ty lecisz? Z kim ty będziesz rozmawiać? Daj napiwek. Ty nie masz pieniędzy, żeby dawać napiwek. A ty wziąłeś sobie tego swojego drinka? Nie. No to siadaj tu. No co ty? I tak jak mówiłam, powracając do głównego wątku, za 4 dni mamy urodziny. No i myślę, że jak my już będziemy dorosłe, no to będzie czas, żeby się wyprowadzić od tej wstrętnej macochy, prawda? No i gdzie jest nas drink? Ej, kobieto. Aha. Tak, nie podoba ci się takie wdychanie czegoś, nie powiem czego. Tu mamy kapsuły, a jakieś picie, coś, a Rosalia w ogóle gdzieś polazła. Jezu, czemu te simy są takie nieogarnięte życiowo? W ogóle, wiecie co, będzie mi przykro, jak te simy, które znam tak z normalnej, prostej rozgrywki, nagle się zaczną starzeć. To będzie bardzo przykre. A czemu, Rosalia, ty tu jesteś i oglądasz u kogoś telewizję? Ty chodź gdzieś indziej. Chodź na przykład sobie tutaj na dół. O, tu usiądź razem. Ja wiem, że ona tam była przeciwna, ale ona przecież nie musi tutaj tego wdychać, czy co to tam. To ostatnio chyba z Liamem graliśmy, prawda? Rosalia ponownie tam sobie wylazła. Tu w ogóle są jakieś takie red roomy, nie wiem do czego, nie będę pytać. Im tam będzie. W sumie te dziewczyny mogłyby coś. Aha, tutaj znowu jest tylko śpiewaj solo. No trudno. A tu co? Tu jakieś tańce, hulańce się odbywają? Czy wy tak tylko. No niby tak. No dobrze. 5000 razy będą te buty zmieniać, ale dobrze. Także kochana, ty musisz tutaj usiąść z Rosalią, obmówić plan, bo ogólnie Rosalia chce pójść na studia, ale my wszyscy wiemy, że ona do tych najinteligentniejszych dziewczyn nie należy i w szkole to pomagała jej chłopczyszek. Jezu, jak leje. No i co, i ta Rosalia to przyjdzie, czy nie przyjdzie? Nie wiem. Jezu, ta pogoda, no przecież jest lato, czemu? Nie, gdzie ty leziesz? Zostań tu i gadaj z nią. No, proszę bardzo, proszę usiąść. Ła, ale rypło. O. A ta też nie lubi. O, ponawijajcie się, pogadajcie, zapytajcie tam ciekawego słychać u Liama. Nie, 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 Rosalia, nie. No. Dawno się nie widziałyście, dziewczyny, to chociaż pogadajcie ze sobą, no co. Tak jak mówię, one teraz są w innych szkołach, nie mają za bardzo na spotykanie czasu, chyba że jest to właśnie jakaś tam sobota czy niedziela. No może o Barbara nie będziemy pytać, bo to takie troszeczkę niezręczne. Ej, Antoni, a gdzie? Okej, klub nocny, pewnie, tylko że my weźmiemy ze sobą... O, Rosalia, chodź. Aha, dobra, to od razu idziemy. Dobrze, to widzimy się w klubie nocnym w takim razie. No okej, okay, może to, czy to nocny, czy nie nocny. Cześć, brat. Witam. No, ja tutaj u nas jest cieplusio, to tylko tam lał. O, i Liliana jest! To wy tak razem sobie tu przy... Jezu, czy to będą wszystkie nasze rodzeństwo całe przyjdzie? Ej, fajnie by było. Kurczę, Karol też przyszedł. Jejku, jak ja lubię takie duże rodziny, które rzeczywiście się ze sobą dogadują, a nie tak jak mamy to teraz. No dobra, to zapytaj się, co tam słychać. Jak tam twoje dziecko w ogóle? Mamusia! Dobra, ale matki to może nie zauważamy na razie. Mamy to nie bardzo. Okej, okay, myślę, że czas jest coś zjeść. Także przyjdziemy sobie tutaj i zamówimy jedzonko. O, kiełbasę sobie zjemy, pewnie uwielbiam kiełbasę, a Kary to już w ogóle... Aha, nie smakował jej ten dryk. W ogóle nasza mamusia już taka babcia dalej popyla w kozakach. A, proszę, tam jej będę przybierać, może ona się czuje młode duchem, kto wie.
Niech jej będzie. Kurczę, jak fajnie widzieć tę naszą rodzinkę. Ja już w ogóle nie mogę doczekać, jak te dzieciaki naszych dzieci dorosną i będą gdzieś tam chodzić po świecie. Oczywiście ja się postaram ich tam wydać za mąż, czy pożenić, żeby po prostu jakoś to było. Jejku, Yuki już jest dorosłą, przecież ona była młodą dorosłą, chyba młodą dorosłą, albo nawet nastolatką, nie pamiętam, jak to jest w oryginale. Jaka brzydka ta kiełbasa, ale no dobrze, to zjedz. To zjedz. O, widzę, że tutaj Rosalie też sobie coś wzięła. No i podpytaj, jak to jutro będzie z tymi urodzinami. Znaczy w sumie balem, tak? Balem i urodzinami w jednym. Jako, jakim spadły te związki. No, poplotkuj sobie, któż tam jutro ma być i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście ona się dowie, że ten bal jest głównie robiony po to, żeby Liamowi znaleźć dobrą partnerkę. No my nie bardzo mamy co dać Liamowi poza szczerym uczuciem oczywiście. Ale przecież my jesteśmy takie dobre dziewczyny i musimy się jakoś wyrwać od tej naszej macochy. Mam nadzieję, że... Związek, jak już dojdzie do tego, że związek Kapciuszka i Liama będzie lepszy niż związek naszej mamusi i naszej macuchy w sumie też, bo ojciec ani w jednym wypadku, ani w drugim się za bardzo nie spisał, niestety. Kurczę, strasznie lubię tą simeczkę. Robiłam ją dosyć dawno temu, troszeczkę ją przerabiałam teraz, żeby była oczywiście w tej serii i naprawdę lubię ją. A my tu już podnięte, no w sumie wstałyśmy o 4 rano, więc ja się nie dziwię. No co wy tak siada... Co wy robicie? Aha, pokazują sobie filmiki, no dobrze. Czy tu w ogóle żadnego DJ-a nie ma, nikt się nie bawi. Ktoś tu na dół schodzi sprzątać. Dobry, Karol, jesteś chłop. Dobry, dobry. No okej, słuchajcie, skoro my jesteśmy takie podnięte, to zostaw już te kiełbasy. A chcesz porozmawiać z Karoliną? No dobra, no to idź do Karoliny. Tu jest jakiś w ogóle Jules. Ale nikogo nie ma. Tu miała być impreza, a z imprezy nici. Dobra, słuchajcie. No to średnio to wygląda w takim razie. To chodźmy sobie do domu. No i kochani, cóż więcej mi pozostaje, jak zaproszenie was do jednej z najważniejszych cutscenek, jaka będzie na moim kanale. Także bardzo was zapraszam, zaraz się wszystkiego dowiecie, a my słyszymy się w przyszłym odcinku. Trzymajcie się, kochani, pa, pa!